Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro oraz aktor. Siema. No i kochani, doczekaliście się nowej serii, coś ala Project Zomboid. Zapewne wielu z was zna 7 Days to Die, który w sumie zapowiadałem, że będzie w kooperacji z aktorem. Aktorko, tu już może dobijać wiele czego. Już dobijam. No i tak, w związku z tym, że i tak na razie musimy się wstrzymać z Zomboidem, chociaż też nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze jakiegoś sezonu 1,5, bo naprawdę bardzo lubicie 7 Daysa, Project Zomboid, przepraszam. To na razie myślę, że spróbujemy sobie zagrać na trybie hard, można powiedzieć, w 7 Days to Die, czyli zombiaki nawet podczas dnia potrafią truchtować. Dodatkowo gramy bodajże na Warriorze, jeżeli chodzi o poziom trudności. No i Blood Moon. Blood Moon co 3 dni, gdzie mamy 64 zombie na gracza, więc to będzie dosyć mocne i ciężkie do przegrania. Oczywiście gramy na wanili, czyli bez żadnych modów, bo no, mieliśmy problem z modami początkowo. Nie chciały się podpytywać, potem w sumie już nagrałem 1,5 godziny materiału, który musiałem skasować, bo przez te właśnie mody aktor się nie mógł skonektować. Ale teraz już po wielu testach i monotonnym sprawdzaniu powinno wszystko działać, prawda aktorku? No to ja już na ciebie czekam. Powinno być już w miarę okej. No, tamte filmy były tak pocięte, że no, do publikacji to... Przez aktora w sumie. Czyli nic nowego. Klasyk, klasyk. Oj, klasyk. O, akurat kamieni potrzebowałem. No i kochani, robimy bardzo podobnie jak w Project Zomboid. Czyli gramy sobie po prostu for fun. Zapewne będziemy to robić na zapas. Nie będę was oszukiwał. Notatka od księcia. Uprzejmie przypominam o terminowych płatnościach i ostrzegam przed każdorazowymi konsekwencjami zwłoki. Mam nadzieję, że ostatni raz musiałem się irytować z tego powodu. Jestem wdzięczny za sprzęt, ale nie zapomniałem o długu. Do zobaczenia niebawem, książę. Więc aktor, jakiś książę na nas poluje. Długi. A mamy długi, tak. That's what she said, że tak powiem. Czy ciebie już skonektowało? Świat się pobiera około 2,5 minuty i będę. No bo już miałem laga chwilowego, bo niestety, jeżeli chodzi o optymalizację w tej grze, również jest tragedia. Zresztą no naprawdę jeszcze przed upgrade'em komputera, tam bodajże na GTX, przepraszam, 970? Chyba tak. I na Ryzenie trójcą to zachodziło tragicznie. Teraz jak widać, no dosyć już płynnie, powinno być 75 fps-ów, tak jest 75 fps-ów, fajnie. Na detalach ultra oczywiście gramy, czyli ta gra właśnie tak powinna teoretycznie wyglądać, co jest śmieszne, na screenach wygląda znacznie lepiej, ale to widać, że twórca troszeczkę lubi koloryzować. No ale cóż, bywa i tak. Dobra, ja na ciebie aktor czekam powoli. Dobra, znaczy tam i tak lutuj, bo tak, nie wiadomo. Tak, no, nie będę aż tak czekał na ciebie. No, w sensie wiem, tylko nie wiadomo gdzie ja się zrespię, nie? No właśnie, to raz, a dwa. Jakoś tak się znajdziemy. Dobra, łuk zrobiony. Łuczek zrobiony, idziemy na południe. Coś tu chyba jest. Interesujące, zobaczymy co tu jest. Coś czerwonego widzę na mapie. Czerwono, brązowego w sumie. O, jeszcze jajeczko się znalazło, fajnie. Co to było? Czy to był bug graficzny? Nie, to była ruda żelaza. Aha. Ja sobie to zaznaczę tutaj. Żelazo. Przez RZ, nie no, żartuję. Nie jestem aż taki. Nie no, co ty przez RZ, niech ludzie patrzą i cierpią. Ej, ale w sumie to nie byłoby głupie, kiedyś zrobiliście takiego totalnego głupka. W sensie dajesz taki i ludzie po prostu na to patrzą, takich skręca wewnątrz. I to żółć wylada w komentarzach. W sumie to nie byłoby głupie. Ej, ale przynajmniej komentarze by się zgadzały. Definitywnie, kiedyś może zrobimy taki odcinek. Tylko wy jeszcze nie będziecie wiedzieli kiedy dokładnie. Ej, ale tu napisałeś to, ej, ale tu... To jest sulfur? Chyba sulfur. Azotan potasu, tak, azotan azotanu. Azotan potasu. Nie wiem czy azot czy nie, azotan. Napiszemy. Musi się zgadzać. Potem jak będziemy sobie robić jakąś bazę czy coś, to poogarniamy. Aktor, myślę, że moglibyśmy również wprowadzić taką naszą niepisaną zasadę, że nie robimy bazy pod ziemią. Co ty na to? No, można, w sensie chodzi ci takiej, jak robiliśmy kiedyś tak prywatnie graliśmy. Chodzi ci na przykład, że mamy po prostu na powierzchni tego. Tak. Żebyśmy jak najwięcej robili pułapek i tym podobnych, jakichś działka. Ale takie na przykład, nie wiem, wydobywanie materiałów. Tak, to nie ma problemu. To nie ma problemu wtedy. Znalazłem kamienny młot rozbiórkowy. Myślę, że będzie lepszy na pewno niż siekierka do ataku. To się naprawić, fajnie. Mam pierwszą chatkę. Kurde, tam miałem tyle fajnych przedmiotów już. O tamtym save'ie. O wilku mowa. Proszę o nich po łucznictwie dla leśników, tom 7. Udane ataki ukradkowe z łuku lub kuszy mają 20% większą szansę na powalenie wroga. Świetnie. No, chyba już się świat wczytuje, bo lekko ścięło FPS-y. No, mam nadzieję, że w końcu dobijesz naprawdę, bo już mam dość po prostu cięcia i tym podobnych. W sensie nie, już logów i tak dalej nie ma. Tylko jest inicjowanie świata i teraz tak otworzenie gracza już jest ok już. I powiem wam, kochani, że to w sumie bardzo śmiesznie wyszło, bo okazało się... Sneaky damage! O, 3,5%! Pięknie to wyszło. Okazało się, kochani, że problemem była wcześniejsza wersja gry. Graliśmy bodajże na Alfie 19 kiedyś. I ta Alfa 19 co prawda działała, ale graliśmy na modach. I grając już potem w Alfę 20, nasza gra cały czas używała konfiguracji modowych. I to cały czas powodowało problem, co jest śmieszne. Aktor nawet już potem naprawił sobie to wszystko, ale u mnie był problem. Ja niby grałem, nie miałem problemów, ale on już nie mógł dołączyć. A dobra, ja ciebie chyba na mapie nie widzę, bo muszę cię chyba dodać chwilą. Tak, jeszcze mnie na pewno nie widzisz. Zaraz, poczekaj chwilę tylko. Pewnie, że jestem bezpieczny. O, ja sobie questa tu porobię w tym czasie. No myślę, że ja będę musiał też tego questa zrobić. No właśnie, no i myślę, aktor, że tutaj będziemy musieli te questy porobić też. Ogólnie robić questy. No, przyda się. Ja ci tam już dodałem prawie czego. Zaakceptuj. Trochę wody brudnej, dobra. Oby szybko na zombiaki. Aha, już wiem, gdzie będą zombiaki. No to, żebym wykrakał. Tu jest wyjście, sobie to wyjście odblokujmy. Nasze piórka. Też na pranie. Poncho! Ja wolę to. A to zeskrapujemy. Wolałbym na razie z zombiakami się nie wdawać w bardzo bliską relację. W sumie szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego jak infekcja, jak 7 Days to Die. Kurwa, Project Zomboid. To by było śmieszne. Ej, ale prąd jest, to dziwo. Lodówka chodzi. Dobra, jakieś nasionka połapałem. Nie wiem, czy granie będzie delikatnie za cicho, mam nadzieję, że nie, aczkolwiek no... Pewnie dzisiaj nagramy trochę tych odcinków, więc żebyście się nie zdziwili pod tym względem. Bo ja akurat nie wiem jak ty aktor, ale mam dzisiaj sporo czasu, bardzo dużo czasu. No, też mam sporo akurat. Więc... I to no, całe dnie, bo ferie i tak dalej. Więc dzisiaj myślę, że nagramy sporo tego. W razie czego jakoś będę próbował potem bawić się z ustawieniami tego wszystkiego. Nic nie było niestety. Czasem zdarzają się właśnie ukryte skrytki, ogólnie skrytki za obrazami i tym podobnymi. Dawno nikt tu chyba nie sprzątał. Aktor, czy ja cię już widzę? Powinieneś. No widać, jesteś na północy i to bardzo daleko na północy. Jestem pewny, że on jest tam. O dziwo nie. O dziwo nie było tu zombie. O, mam spodnie. A właśnie aktor, jak będziesz się skradał ogólnie po domkach i tym podobnych, pamiętaj, że te różne jakieś kartki, które masz porozrzucone po ziemi i tak dalej, jak po nich chodzisz, to zombiaki się budzą i to bardzo często. Dobrze, więc niszcz je na pewno siekierkami. Warto sobie przypomnieć tak, właśnie. Bo zombiaki nie usłyszą tego, jak coś rozwalasz, ale usłyszą, jak po tym przejdziesz. Tak samo szkła jakieś porozbijane, normalnie warto siekierką. Ja jestem dosyć mocnym weteranem 7 Days to Die, bo ogólnie mam... Ile godzin w tej grze? Aż wam zaraz powiem. Tylko oczywiście zanim się dokopię do Steama. Ile mam w 7 Daysie? 308 godzin. No trochę jest. No to może nie weteranem, a średnio zaawansowanym. O, jaki duży jest ten budynek. To coraz bardziej mi się podoba, bo jest tu sporo książek. I jak na razie tylko jeden zombiek był. Zgaduję, że tu będą. Co ich tak mało tu jest? Albo jakiś szpirel mi zaraz wyskoczy i się posram. Sporo leków, sporo ubrań. No podoba mi się to. Jezu, to manekin, kurwa, myślałem, że to jest zombiak. Ale oddech wstrzymałem. Ale oddech wstrzymałem, uff. Staraj się aktor kierować w moją stronę, jak możesz. Bawełna, nasiona, przepis. I poprawione połączenia, modyfikacja, przepis, świetnie. Ale wolałbym coś lepszego. Czy tu jest jakaś wieża, czy mi się wydaje? Okej, okej. Aktor, pamiętasz co... Czekaj, w której grze chciałem linę? W Nisis chyba. No to tutaj sobie wisi takie fajne urządzonko. O dziwo puste. Na krowy przypadkiem nie ma, nie ma. Tak, tak. Aż zostawię to. Czekam, aż przyjdziesz. Taka na krowę fajna była. Taki sposób mieliśmy pewien. No. Dokładnie. Ej, no tylko jeden zombiak był, to jest dziwne. Może dlatego, że poza miastem. Zazwyczaj tego tałatajstwa to jest mega dużo. Gotyckie buty. Ale to są lepsze. Dobra, i tak wezmę, może aktor będzie chciał buty. Sterta ubrań. Wow, mam 10% PD więcej. Okulary znalazłem. Dobra, to nie była wieża, tylko to był chyba normalny dach. No może to i była wieża. Ale trochę to jest dziwne, bo wydaje mi się, że ten budynek jest troszeczkę za wysoki. Jak na to, co mieliśmy tu przedstawione. Dlatego spróbujemy to rozwalić. Może jakieś ukryte piętro tu jest. No nie, nie ma ukrytego piętra. Dobra, i tak było przyjemnie ciekawie. Ale ta szubienica jest świetna. Ja tam coś widzę na górze. Spróbujmy się tam jakoś dostać. It's Minecraft time. Obym tylko się nie powiesił. Wolałbym nie. Torba na broń. O, to jaka skrytka. Kościany nóż, naprawdę. Dzięki, gra. Mega przydatne, nie powiem. Dobra, ale to jest w razie czego torba. Przedmioty respią się po 2 chyba tygodniach, więc... I teraz mój mankament w tej grze. To znaczy? Umiejętności. A. To muszę sobie wybrać, w co chcę wybrać. I ta lina lewituje, świetnie. Ty już masz drugi poziom? Właśnie, no zrobiłem sobie tego, ten tutorial i mam 4 punkty do wykorzystania. A, nie? No tak, zapomniałem, że to w ten sposób działa. Choć nic nie było, dobra, tu jest pusto, więc wychodzimy z tego grajdołka. I myślę, że trzeba się kierować bardziej na południe. Tylko czy tu nie ma piwnicy żadnej jeszcze? Intryguje mnie ten domek. Ale chyba nie ma. A, bo ty już sobie śpiwór porobiłeś, cwaniaczku. Kurde, widział mnie? On jest taki wolny. Au, 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 au. Ale mi zawalił. Ale mnie uderzył za 14, ale jakiś wolny był. Ja na pewno włączyłem ruch tych zombiaków. Widziałeś jakiegoś zombiaka? Jeszcze nie. Chwilowo sobie dotuję, robię rzeczy, nie? Mhm. Znalazłem chyba jakąś pseudofirmę. Chyba to jest wioska NPC. Dobra, nie, jednak truchtają. Headshot! Ten palido. A czym będziesz chciał walczyć? Ja jestem standardowy łucznik. W sensie, jak chodzi o broń wręczną, bo dużo masz do wyboru. A, to nie wiem jeszcze. Dobra, wyskoczyło mi 16 pocisków, 9 mm, to oczywiście zabieram. Racja wołowinki i kowbojki. Poza tym te kurwa kowbojki, to ja nie wiem, ale zabieram. Jeżeli chodzi o broń ręczną, to nie pamiętam, czy są jakieś maczety, czy nie ma maczet, ale ja to jestem bardziej właśnie, jeżeli chodzi o broń białą, to jestem bardziej na bronie ostre. Tworzymy mod poziom 3. Próbuję zębiaka zabić z dystansu. O kurwa, jak ono biegnie! O, dobra, na szczęście ją zabiłem. Ale jak one biegają! Więc jednak włączyłem to, co powinienem, akt. Uważaj, bo są naprawdę niebezpieczne. Dobra, tylko muszę iść w twoją stronę już powoli. Są mega niebezpieczne. Staraj się skradać jak najwięcej i ewentualnie używać łuku. Scena jakaś, łuku. A tych zombiaków jakoś mało jest. Że chcemy robić w jakimś domku w mieście, czy chcemy tworzyć? Na początku myślę, że w mieście. Chociaż powiem ci, że... Słyszały mnie? Nie ma. Gnoje. Dobra, jeden padł. Ty jeszcze wstaniesz, dziadygo. Au! Tak mi przyjebał. Wow, to są food trucki. No, to jeszcze tu czuję bezpiecznie. To jest chyba ogrodzone. Mam tylko nadzieję, że wiele ich tu nie będzie. Dobra, mam garnek brajeczego. Nawet 2. Więc woda już nam nie sprawi problemów. Trochę węgla. Tu Słyszałem warczenie i to mi się nie podoba. Dobra, trochę kociego żarcia. Nic więcej tu chyba nie znajdę. Ale to warczenie mnie bardzo niepokoi. Mega mnie to niepokoi. Kuciaka? Dobra, ale tego kuciaka sobie może potem zrobimy. Tam jest zombiak, który skacze biedny. Na razie powolutku, na razie powolutku. Karetka nienaruszona. Kurwa, od kiedy w karetce się ALS-em leczy? Ale tu musiała być impreza, ja pierdzielę. Tyle zgonów na raz to jeszcze nie widziałem. Dobra, jednak nie czuję się bezpiecznie, to jest otwarty teren. Słyszałem coś. Dobrze słyszałem. Idzie królewna. Za DHD. Nawet dwie królewne. O, ale pięknie atak ukradkowy mi wpadł. Leżeć. Ten drugi przyjaciel widzę, że jest. Nietrafiony. Headshot. Może i nie headshot. Kurwa, nie mam strzału. Skończyły mi się. Dawaj te strzały, gamonie. Ty nie miałeś żadnych? O Jezu! Leżący. Leż. Leż. Już lepiej trafić to ja nie mogłem chyba. Czemu? Chodzę sobie po domku, chodzę, lutuję. Cyk, dziura w podłodze. I zlatuję, Bóg wie gdzie. No to standard. Ja to ja obszukuję właśnie, zbieram brudną wodę. I podziwiam wodę w miejscu tak dziwnie zbagowaną. 7 Days to Die. Klasyk. Dobra, to jest niepotrzebne. Zobaczę przy okazji, czy tu jeszcze nic nie ma. Dziwo, nic nie ma. Przebieg zombiak, mam 11 HP. No i aktor, czyżby pierwsza śmierć? Jeżeli nie znajdę nic do wyleczenia się, to... No bo ty się nie skradasz. Jak ja chodzę cały czas na kucaku. No ja też i żyję. Trzeba to wywalić. Chodzę z młotem, który powinien zdejmować mnie. No wiesz, no na początku to ci nie będzie tak działać. Nie oszukuj się zbytnio. Dobra, co mi tu nie jest potrzebne jeszcze? Jak tam moje zdrówko i głód? W ogóle będzie trzeba aktor chyba UI zmienić w następnych odcinkach, wiesz? Bo tutaj ani nie pokazuje głodu, ani nic. Mnie nie wiadomo ile ci tam zostało. Żywność 73, woda 100. Możemy użyć wody. Myślę, że kanapkę też możemy zjeść. Kocham. To kochasz? ten moment, w którym raz spadam do wody, nie dostaję nic. Za drugim spadam do wody, umieram. Umarłeś? Mhm. 1-0. Klasyk. Klasyk. 1-0. A przynajmniej bliżej. No, bliżej. Aktor widać z prawy nie wychodzi. Co tu jest? To się nazywa skill. Czysty. Tak to wmawiaj. To jest czysty skill i tyle. Kurwa, zombiaki. Dużo zombiaków. Mega dużo zombiaków, 4 sztuki. Ale że tutaj od razu przy handlarzu jestem. Oż ty, skoczku. Te 4 zombiaki są trochę martwe. W szczególności tak biegające. To martwiące. Au, wow, wow. Dobra, jeden padł. Wiem sobie, że drugi padł. Czyli ty jakoś sobie radzisz. No, staram się wykorzystywać teren do samoobrony. Nie, Amigo, ja do ciebie nie zejdę, wstawaj. No, początki w 7 Daysie są zawsze ciężkie. Nikt nie powie mi, że nie. A już na pewno na takim trybie zombiaki biegają. Ale tam jest coś fajnego pod spodem. Może to nie być głupie. Trzeba uważać. Definitywnie trzeba uważać. No właśnie. Coś się rozpadło i nie wiem co. O, motocyklista! Co? Jestem spanikowany, jak ja pierdolę. No nie wiem, jak ja tego teraz pokonam. Opa, parkour, Dying Light. Chodź tu, Kiciuś, chodź. Kurwa, to są jeszcze 3 sztuki. Ej, nie wiem. Nie wiem. No chodź, Kiciuś, chodź. Ja ci nawet postawię, jeżeli mogę. Wejdziesz tu? Nie mam jak cię walnę. A mam w sumie jak cię walnę. No jak i przez łeb przeleciało? Co to się... stanęło się? Jedyny mój sposób, jaki mam w tej chwili. No ale będę ją włóczni? O kurwa, już mi się skończyły włócznie. O, mogę cię ściachać chyba. Włócznia ma większy zasięg chyba. Brak wytrzymałości.